Znamy wartość sinusa pewnego kąta ostrego alfa i mamy wskazać wartość takiego wyrażenia, które zawiera kwadrat kosinusa tego kąta. Przedstawię dwa rozwiązania. W pierwszym po prostu zajmiemy się tym wyrażeniem, próbując zamienić kosinus na sinus. To nie będzie trudne, ponieważ mamy jedynkę trygonometryczną, która no właśnie taką zamianę umożliwia. W miejsce kosinusa do kwadratu możemy wstawić oczywiście w nawiasie 1 minus sinus do kwadratu. Po pomnożeniu przez 2 tej różnicy dostaniemy 2 minus 2 razy sinus do kwadratu minus 1. 2 minus 1 to jest 1, zatem teraz od jedynki odejmujemy 2 razy kwadrat sinusa kąta alfa. Możemy wstawić w miejsce sinusa pierwiastek z 3 dzielony przez 3. Oczywiście wstawiamy w nawiasie, ponieważ ten ułamek podnosimy do kwadratu. To nam daje 1 minus 2 razy 3 dziewiąte, no ale 3 dziewiąte to jest przecież 1 trzecia, zatem od jedynki odejmujemy 2 trzecie, co daje w wyniku 1 trzecią. Taką liczbę mamy w punkcie B. W drugim rozwiązaniu postąpimy odwrotnie, czyli wyznaczymy kosinus kąta alfa, wychodząc z tego sinusa. Wykorzystam taki oto przykładowy trójkąt prostokątny z kątem ostrym alfa. Sinus tego kąta to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej. Zatem najwygodniej będzie przyjąć, że te boki mają takie oto długości. W tej sytuacji oznaczmy ten trzeci bok, jego długość przez x, no i kosinus tego kąta alfa to jest x dzielone przez 3. Musimy wyznaczyć x. Posłużymy się oczywiście twierdzeniem Pitagorasa, x do kwadratu dodać pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 9. To nam daje x do kwadratu równe 9 minus 3, czyli 6. Zatem x to pierwiastek z 6. No ale ja potrzebuję nie kosinus, tak naprawdę nie kosinus kąta alfa, tylko kosinus do kwadratu. Zatem kosinus do kwadratu to będzie x do kwadratu dzielone przez 9 i po podstawieniu tej szóstki dostaniemy po skróceniu 2 trzecie. Teraz podstawmy to 2 trzecie do naszego wyrażenia, co nam daje 2 razy 2 trzecie minus 1. 2 razy 2 trzecie to jest 4 trzecie, inaczej 1 cała i 1 trzecia. Oczywiście po odjęciu jedynki dostaniemy to samo rozwiązanie co w pierwszej metodzie.